Teraz ta nie jest bardzo trudna. Nawet nie do końca wiem, kiedy to się stało, ale w pewnym momencie zorientowałem się, że świat nie jest beztroski. Kto z Państwa był kiedyś dzieckiem? Każdy, prawda? Więc na pewno wiecie, że gdy byliśmy małymi dziećmi, świat był dużo prostszy. Nikt od nas niczego konkretnego nie oczekiwał, a najtrudniejszym wyborem był wybór zabawki, jaką chcemy dostać na urodziny czy święta. Nie bawiliśmy się również wtedy marzyć, ponieważ wierzyliśmy, że wszystko jest wtedy możliwe. Że to jest tylko kwestia czasu, aż nasze marzenia się spełnią. Jednak dla większości z nas rzeczywistość okazała się być bolesna, okrutna i bezbarwna. Ten proces nazwałbym zabiciem naszego wewnętrznego dziecka i niesie ze sobą poważne konsekwencje. Parę lat temu, gdy byłem bardziej świadomy otaczającego mnie świata, postanowiłem sobie, że gdy będę na łożu śmierci, chcę być dumny, w jaki sposób żyłem i nie żałować czegoś, czego nie zrobiłem. Co z tego wynikło? Myślę, że jak najbardziej się udało, ponieważ stojąc tak oto tutaj, jestem szczęśliwym człowiekiem. Gdy chciałem zostać instruktorem tańca, zrobiłem wszystko, aby nim zostać. Gdy chcę się nauczyć jakiegoś języka obcego, to po prostu się go uczę. Przecież robiąc te wszystkie rzeczy, nic nie tracę, a w najgorszym przypadku mogę jedynie zyskać satysfakcję z wykonanego dobrze wyzwania podjęcia się tego zadania. Jeszcze nie tak dawno moją pasją było układanie kostki Rubika. To chęć ułożenia takiej właśnie oto kostki zaczęła tą przygodę. Gdy już się nauczyłem jej układać najprostszym sposobem, zacząłem uczyć się trudniejszych, szybszych metod. Układałem również mniejsze, większe kostki, też o innych rodzajach, różnych kształtach. Pojechałem nawet na jedne zawody. I część z Was może się zapytać, co mi to dało? Czy coś osiągnąłem? Otóż nie. Nie osiągnąłem żadnego satysfakcjonującego wyniku, a do nagrody na tym turnieju za najlepszy debiut brakowało mi bardzo sporo. Ale mimo wszystko jestem dumny i cieszę się, że mogłem poznać ten świat. Ponieważ w żaden inny sposób nie mógłbym zyskać tak cennego doświadczenia, jak właśnie będąc i zapoznać go od środka. Jednak ludzie często boją się, żałują swoich decyzji, swoich pasji, których się kiedyś podjęli, ponieważ uważają, że nie przyniosą one im nic dobrego. Że przyniosą im tylko cierpienie. Ale to nie jest prawda. Owszem, na naszej wędrówce, jaką jest życie, doświadczamy wiele złego. Wiele przykrych, bolesnych chwil. Ale one mają na nas wpływ, one mają jakiś cel. Ponosząc konsekwencje tych błędnych działań naszych, kształtujemy się jako ludzie, stajemy się mądrzejsi na przyszłość. Nie bez powodu mówimy, że powinniśmy uczyć się na błędach. Gdy byłem młody, to wszyscy chłopcy chcieli zostać piłkarzami. Wszyscy trenowali w lokalnym klubie sportowym. Więc tak wyszło, że również musiałem i ja. Ale strasznie tego nie lubiłem. Do takiego stopnia, że pojawiałem się na treningach czasami raz w miesiącu. Można powiedzieć, że zmarnowałem pieniądze, czas chodząc tam, ponieważ nie zyskałem żadnych nowych umiejętności, nie rozwijałem się w tej dziedzinie, ani również nie czerpałem z tego radości. Ale nauczyło mnie to jednej bardzo ważnej rzeczy. Nie zawsze warto słuchać się większości. Gdybyśmy wszyscy stali w jednym szeregu i nikt by nie wychodził przed ten szereg, gdybyśmy się wszyscy trzymali tego jednego schematu, nikt by się nie wyróżniał, to jako cała ludzkość nie doszlibyśmy do żadnego konkretnego celu. Przecież wszystkie innowacyjne wynalazki, które powstają i powstawały, nie powstają głównie z przypadku, ale tworzą je ludzie,
Ludzie, którzy kochają, kochają swoją pracę. To właśnie im zawdzięczamy nasz dzisiejszy świat, który się zmienia, który jest nowoczesny, który jest lepszy. Każdy z nas był kiedyś dzieckiem. I nasze wewnętrzne dziecko jest darem, o który powinniśmy dbać i szanować. Pamiętajmy o naszych pasjach, marzeniach z dzieciństwa i zróbmy tak, aby na nowo przynosiły nam radość. Powiedz mi, kiedy ostatni raz poczułeś ze sobą w sobie wewnętrzne dziecko? Dziękuję. Szanowni Państwo, zebraliśmy się tutaj, by usłyszeć o tym, czym tak naprawdę jest wolność. Wolność jest fundamentalnym elementem społeczeństwa, ponieważ zastanówmy się, jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy wszyscy byli zniewoleni. No, łatwo przyznać, że byłoby nam na pewno ciężko. Zastanówmy się nad tym, jak nasza wolność wyglądałaby, gdyby każdy z nas przeżywał ją w każdy sposób inaczej. Bardzo łatwo zauważyć, że nasza wolność jest ograniczona także od czasu, ponieważ gdy dorastamy, tracimy z każdym naszym rokiem życia coraz większą władzę nad naszym własnym ciałem. Jak wyglądałoby nasze życie, gdybyśmy byli uzależnieni od jednego miejsca? Gdybyśmy tak naprawdę nie byli w stanie iść przed siebie i bylibyśmy zmuszeni, by wykonywać codziennie te same czynności, by nie móc funkcjonować samemu. Bardzo ważne jest, by w naszej definicji wolności uwzględniać demokrację, ponieważ każdy z nas może zauważyć swoją własną opinię na temat tego, jak wygląda prawidłowa demokracja. Otóż w moim odczuciu demokracja to nie jest to, z czym ona może nam się kojarzyć w znacznej mierze, ponieważ wiele osób uważa, że demokracja to polityka, że demokracja to tylko i wyłącznie nasze wybory. Demokracja kształtuje i determinuje naszą egzystencję. Kolejnym bardzo ważnym aspektem wolności jest to, w jaki sposób dzisiejszy świat z każdym kolejnym dniem powoduje, że jesteśmy zniewoleni przez wszystkie czynniki, z którymi mamy okazję i konieczność się zmierzyć w naszym życiu. Widzimy, że każdego dnia każdy z nas coraz więcej czasu zmuszony jest spędzać korzystając ze swoich urządzeń elektronicznych, korzystając z internetu. Ciężko byłoby mi na sali znaleźć kogoś, kto w swojej kieszeni, w swojej torbie nie trzyma w tej chwili urządzenia telekomunikacyjnego, na przykład telefonu. Kupując coś w internecie, prawie na każdej stronie znajdziemy swego rodzaju algorytmy, które zarejestrują naszą aktywność, bardzo często bez naszej zgody i wiedzy. Część z nas na pewno widzi alerty o tak zwanych plikach cookies, ciasteczkach. Ale czym tak naprawdę one się zajmują? To może być swego rodzaju odbierane jako odbieranie nam naszej wolności. Ponieważ później to my doświadczamy ciągłych sugestii, narzucania nam tego, co my musimy, co my możemy, co powinniśmy. Wolność to nie jest jedynie dar, który świat przyznał nam, ludziom. Wolność to jest misja. Misja, którą my, ludzie, zmuszeni jesteśmy wypełniać po to, by naszą wolność umacniać i wzbogacać. Ponieważ tylko w ten sposób, z poszanowaniem do praw, przekonań drugiego człowieka, nasza wolność będzie mogła zostać utrzymana. Dziękuję bardzo.
wolność. Gdy miałam 6 lat, zastanawiałam się, czym jest wolność, skoro nie mogę jeść słodyczy przed obiadem. Minęło parę lat i znów stanęłam przed tym samym pytaniem. Czym jest wolność, skoro muszę chodzić do szkoły, odrabiać zadania domowe, uczyć się na sprawdziany i kartkówki? Ostatnio rozmyślałam, czym jest wolność, skoro nie jestem w stanie nawet się uwolnić od swoich myśli. Czym jest wolność? Pytanie, które prześladuje wielu poetów i filozofów, a każdy z nas stara się desperacko na nie odpowiedzieć. Jak daleko sięga wolność? Czy wolność ma w ogóle jakieś granice? Wiesław Myśliwski powiedział, bo jeśli rozumieć wolność jako wolność od wszelkich przymusów, to również od samego siebie. A przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Być wolnym od samego siebie, jednocześnie będąc sobą, to najtrudniejsze zadanie, z którym przyszło mi się kiedykolwiek zmierzyć. Kryła się w tym swego rodzaju sprzeczność, nieoczywistość. Łatwiej dobrowolnie jest się zamknąć w klatce przesądów, w klatce kompleksów, w klatce tego, jak mam myśleć, jak mam być. Przecież w klatce jest wygodnie, w klatce nie czeka mi niebezpieczeństwo, lecz także w klatce nie mogę rozwinąć skrzydeł. Zaczynam się szamotać, walcząc o wolność i wtedy do mnie dotarło, że być może nadal nie wiem, czym jest wolność i być może jest ona ścieżką pełną trudności i przeszkód, ale jest mi ona potrzebna, jak powie wiatru pod skrzydłami ptaka, który dopiero uczy się latać. Gdy miałam 6 lat, usłyszałam w radiu słowa piosenki: wolność, kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. I być może wtedy byłam najbardziej wolna w całym swoim życiu, mimo że nie mogłam jeść słodyczy przed obiadem. Dziękuję.